witamy Was ponownie. To już po raz piąty z Holandii, Polki przy kawie. Ewa Rzeźniewska. Ewa Stasinowska, dzień dobry. I będziemy dzisiaj mówić na temat różnic kulturowych pomiędzy Polakami a Holendrami, a właściwie na temat broszurki, która pojawiła się kilka lat temu i jest zatytułowana 25 różnic pomiędzy Polakami a Holendrami i jest napisana w bardzo niewybredny sposób. Napisana jest przez rodaków. Tak, wspólnie z Holendrami. Także to jest również jakiś przyczynek do wizerunku Polaków i Polski, który jest rozpowszechniany również przez naszych rodaków. Ja nie mam nic przeciwko krytycznemu spojrzeniu na nas samych, czy nawet jakiemuś satyrycznemu określaniu samych siebie, ale różnica między Holendrami a nami polega na tym, że Holendrzy, tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy w samochodzie, właściwie tego się można od nich uczyć, potrafią byle co sprzedać jako coś bardzo wartościowego i pięknego. Rozmawiałyśmy o krasnalu. Proszę ci powiedzieć o tym krasnalu, bo to było świetne. No ja właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy na temat tego, jak właśnie Holendrzy pragmatycznie podchodzą do spraw turystyki, zarabiają, świetnie zarabiają na turystyce. I różne atrakcje turystyczne, na przykład jakiś ogród, park z wyblakłymi krasnoludkami, sprzedają za drogie pieniądze turystom jako super, hiper atrakcję. Turystyczną. No więc tak jak rozmawiałyśmy właśnie na ten temat, że potrafią to ładnie opakować, sprzedać za drogie pieniądze. Jaka jest różnica między nami a Holendrami? Tego się moglibyśmy uczyć, bo my tego krasnoludka zaprezentujemy tak, ten park, tam wyblakłe krasnoludki, nie warto w ogóle iść. Czyli szczerość kontra taka mentalność kupiecka, że wszystko należy sprzedać. Ale to, co uderzyło mnie tutaj, to jest to, jak Polonia przedstawia się Holendrom. Jakie różnice przedstawia pomiędzy nami, a pomiędzy Holendrami. I dlaczego z nas po prostu robią w tej książeczce tak po prostu przysłowiowych głupków. No trochę tak wygląda. To jest książeczka napisana w Limburgi, prawda? Tak, Limburgi. Gdzie, tak. Gdzie bardzo dużo jest polskich robotników, którzy tam pracują przez agencję pracy. Także to chodziło o pomoc dla Holendrów w zrozumieniu tych Polaków, którzy tam pracują. I to napisali, powiedzmy, nasi rodacy w kooperacji z Holendrami. Mnie to trochę przypomina takie relacje XIX-wiecznych etnografów, którzy jechali do dalekich, egzotycznych krajów i opisywali tamtejszych tubylców jako takich dziwnych, dzikich, prymitywnych. Tutaj są śmieszne i prawdziwe nawet kawałki, ale ogólnie rzecz biorąc zastanawiam się, czy Holender czytając taką książeczkę rzeczywiście zrozumie nas. Nie, no oczywiście, że słuchaj Ewa, nie zrozumie, a poza tym nawet jak coś jest sensem napisane tutaj na dole, to jest taki jakiś zawsze prześmiewczy rysunek do tego wszystkiego. No i na przykład chciałabym zacząć od tego pierwszego porównania. Większość Polaków odbiera telefon słowem halo, jednak wśród Holendrów jest to powszechnie odbierane jako niegrzeczne. Sami odbierają telefon, wypowiadając słowo pozdrowienia oraz własne imię i nazwisko. I tutaj na górze jest od razu taki rysuneczek, na którym jest napisane, ale wtedy oczywiście mieć telefon. No nie wiem, co to znaczy, ale wtedy oczywiście mieć telefon, bo to nawet nie jest poprawnie po polsku napisane. Ni do ładu, ni do składu, no i jakiś tam stary telefon na rysunku. Przede wszystkim w Holandii, jeżeli ktoś odbiera telefon, to zazwyczaj mówi Met Petra na przykład. No tak, a nie nazwisko. Nie nazwiskiem. Nawet na ten temat rozmawiałam ze swoim dzieckiem i też był właśnie zaskoczony właśnie, że to jest w ten tylko sposób napisany, bo mówi, no przecież nikt nie mówi dzień dobry i dopiero nie przedstawia się imieniem i nazwiskiem. W Polsce zresztą też wielu ludzi przedstawia się imieniem i nazwiskiem, jak odbiera telefon, ale nawet jeżeli tego nie robi, to nie uważam, że to by było coś, co trzeba byłoby podkreślać. No ale to jest właśnie takie subtelne podkreślenie,
że sposób, w jaki my odbieramy telefon, jest niekulturalny. Tak. No a prawda, Holendrzy, jako ci bardziej kulturalni i cywilizowani, wiedzą, jak się zachować. To w tej książeczce dużo jest takich subtelności, które może nawet na pierwszy rzut oka nie rzucają się w oczy, ale jak się wczytasz, to myślisz, no tak, no po co to właściwie jest napisane? Ja w ogóle nie rozumiem, po co to jest napisane. Może przejdziemy do następnego przykładu. Tutaj to już jest w ogóle po prostu nie wiadomo, co to jest. Na górze jest rysunek i jest napisane zapłać, a dostaniesz też popcorn, a pod spodem jest napisane tak. W Polsce nie jest jeszcze zwyczajem, że ojcowie są obecni przy porodzie. Przeważnie musisz zapłacić, aby było to możliwe. Polki zawsze rodzą w szpitalu. W Holandii dzieci rodzi się zwykle we własnym domu. I jest rzeczą normalną, że ojciec jest obecny przy porodzie. No i totalna, kompletna bzdura. Mój mąż na przykład był przy moim porodzie. Wiem, że wielu ojców chce być przy porodzie. A może to pisał ktoś, kto na przykład ma już, nie wiem, 80 lat? Bo kiedyś rzeczywiście tak było, że mężczyźni nie byli przy porodzie w Polsce. No ale po co pisać o rzeczach, które były kiedyś? W Holandii też na pewno kiedyś było też. Tak, że poza tym nie jest napisane, że wiele Holenderek rodziło w domu z przyczyn oszczędnościowych, bo port w szpitalu był drogi. Oczywiście trzeba mieć wykupione odpowiednie ubezpieczenie w ogóle, żeby rodzić w szpitalu. No ale to się też zmieniło w Polsce. Wiem, że trzeba zapłacić za poród oddzielnie. Ale po co ta informacja właściwie dla Holendrów? W jaki sposób oni nas tutaj odbiorą, prawda? Co jacyś dzicy, co to w szpitalu chcą rodzić? Nie wiem, to jest kolejne to, co po prostu mrozi krew w żyłach, to jest... Biedzaś ci przekażę, Ewa, tylko jeszcze... No dobrze, bo ostatni, ja tu zaglądam na te rysunki. Ten ostatni, daj spokój, dzisiaj ja mogę nosić naszą szczękę. Wow! Fuj. I przechodzimy dalej. W Polsce zawsze możesz liczyć na swoją rodzinę. Jeśli coś się wydarzy, możesz ewentualnie wprowadzić się do swoich rodziców i pozostać tam tak długo, jak tylko zechcesz. Nikogo też nie dziwi, że podstarzali rodzice wprowadzają się do swoich dzieci. Holendrzy oczekują raczej, że w potrzebie lub w nagłych wypadkach sprawami zajmie się w imieniu państwo. Dlatego rzadziej odwołują się do relacji rodzinnych. I dla mnie to, osobiście dla mnie, to jest po prostu... Totalna potwarz w tym momencie, dlatego że dla mnie czymś naturalnym jest to, że ja jako Polka mogę zająć się swoją mamą, swoim tatą, swoją rodziną. I jest to tylko pokazane, że to jest plus dla nas, dlatego że my nie jesteśmy po prostu tacy wyliczeni. Jak już nam matka do niczego nie jest potrzebna, to umiejscowiamy ją w jakimś domu starców. Tylko to, co mnie w tym wszystkim uderza, to jest ten komentarz na górze. Daj spokój, dzisiaj ja mogę nosić naszą szczękę. To mamy wspólną szczękę z naszą mamą, tak? Coś tak... Nie łapię, no, ale ja na, też co, tego nie łapię. Na co ja tutaj zwróciłam uwagę, wiesz, bo to, o czym mówisz właśnie, że to jest naturalne, że dzieci opiekują się swoimi rodzicami czy pomagają. Rzeczywiście tak było w starej Europie, w Polsce jeszcze nadal to jest. Nie wiem, czy to się nie zmienia. Zmienia się, niestety, no właśnie. No tak jak zmienia. Tu się też zmieniło, bo tu też kiedyś było trochę inaczej. Natomiast tutaj to zdanie o tym, że Holender liczy na państwo, świadczy o tym, że w Holandii, i to rzeczywiście tak jest, państwo, instytucja państwa ma ogromne znaczenie dla Holendrów. Dla nas mniej, ponieważ również nasza historia nauczyła nas tego, że właściwie państwu nie należy ufać, różnym instytucjom, prawda, państwowym również nie. To jest ten bagaż, który my nosimy jeszcze z czasów... Ewa, ale czy myślisz, że instytucjom w Holandii też można w 100% wierzyć? No ale oczywiście, że nie, tylko że Holendrzy bardziej wierzą państwu i urzędom, niż my. My jesteśmy bardziej nieufni, a oni po prostu, bo trzeba powiedzieć, no my, oni, no to jest normalne, prawda, że również my porównujemy się, mają większe zaufanie do instytucji państwowych, to jest prawda. A to, że teraz na przykład staruszkowie uciekają
na przykład do Niemiec, bo się boją, że w tym na Węgry, do Polski również, tak, że tutaj można na nich zastosować eutanazję w tym państwowym przytułku dla starców. No to jest druga strona medalu, ale o tym tutaj jest, nie jest powiedziane, prawda, że wszystko ma drugą stronę. Tutaj jest podkreślone, że Polacy tacy, czyli jakby właściwie w moich oczach normalnie, że się opiekują rodzicami. W moich oczach też i należałoby to akurat to stwierdzenie ująć jako zaletę Polaków, a jest po prostu prześmiane, kto będzie nosił, że będziemy razem nosić szczękę. W tej książeczce wszystko, co na przykład my uważamy za normalne, takie właśnie dobre, to co jest w nas, jest przedstawiony prześmiewczo. No to też tak można, prawda, jak się robi kabaret, to można ze wszystkiego robić sobie jaja. Natomiast to jest książeczka pisana dla Holendrów. Tak, ja jeszcze chciałabym podkreślić, że jeżeli... Czekaj, muszę zmienić baterię. Ale to do tej pory jest dobrze. Mhm. Dobrze, masz te baterie? Mam ich sporo, to nie wiem, czy są podładowane. Jakoś tak siedziałam. Chciałam jeszcze podkreślić, że tutaj, jeżeli miałabym wybrać, kto będzie decydował o losie moich rodziców, czy ja jako córka, która chce do nich na pewno dobrze, czy państwo, to wolałabym sama wybrać, prawda? Bo tutaj też jest często i gęsto taka sytuacja, że rzeczywiście państwo decyduje o tych ludziach, czy na przykład ich umieścić w domu starców, czy też już w tym takim ostatecznym domu starców, czyli u nas takim porównywalnym do hospicjum. No po prostu większa rola państwa. I to widać. Rzeczywiście tak we wszystkim też, że właściwie to na przykład wtrącanie się instytucji państwowych do tego, w jaki sposób wychowuje się dzieci, prawda, o tym, o czym mówiłyśmy podczas poprzedniej kawy, to jest właśnie inne, że u nas jeszcze, jakby to powiedzieć, zachowały się cechy starej Europy w Polsce, u nas. No my jesteśmy tu, no ale jesteśmy Polakami i niesiemy te w naszych nawet genach, można powiedzieć, polskość, prawda? Nierozerwalnie związaną z katolicyzmem. To jest to właśnie, że to jest właśnie, to nas różni. Temat różnic międzykulturowych, między Polską a Holandią, omówimy innym razem różnice między protestantyzmem a katolicyzmem. To jest bardzo ważny temat, żeby zrozumieć Holandię. Na inną rozmowę, prawda? Ale to na inną rozmowę. Tutaj na razie koncentrujmy się na tej książeczce. Tutaj właśnie było o tej szczęce. Nie rozumiem, o co chodzi z tą szczęką, chyba, żeby z oszczędności. Być może. Pewnie nawet nie chcę tego zrozumieć, bo to jest dla mnie tak bez sensu, że szkoda tym mówić. Tutaj jeszcze. No, ubierz się jemu ciebie, no to koniecznie. No tak, po prostu. Tak. Tutaj mamy 10 przykład. W Holandii wiele rzeczy odbywa się po wcześniejszym ustaleniu spotkania. No tak, tak rzeczywiście jest. Agenda na 3 miesiące z góry, umawiam się za 3 miesiące. Na przykład zanim przyjdziesz do kogoś na kawę lub obiad, musisz najpierw zadzwonić i umówić się. Holendrzy nie odwiedzają się raczej w godzinach posiłków. No to już również doświadczyłyśmy na własnym przykładzie. Polacy są tu dużo bardziej spontaniczni, odwiedzają się bez zapowiedzi i nie mają problemu z wzajemnym częstowaniem się posiłkiem. I tutaj jest rysunek znowu, którego... właściwie też nie rozumiem. Ubierz się. Dzisiaj jemu ciebie. Czyli wpadasz, taką już kolokwialnie mówiąc, wpadasz z buta do kogoś na chatę. Przez oszczędność. Przez oszczędność. Tam wiesz, że u Polaka się najem. Tak. Kiedy jest po prostu gospodarz zupełnie niepoinformowany, że ty przychodzisz, no to chodzi w majtkach, powiedzmy, a ty wpadasz do niego na chatę i mówisz, ubieraj się, no tak, bo ja dzisiaj jem u ciebie. Jem u ciebie, obiad, tak. No to chyba te rysunki, to nie wiem, kto to robi, musimy sprawdzić. Ale rzeczywiście z tym jedzeniem i z posiłkami,
Ja na przykład, kiedy moje dzieci były małe, wiedziałam, że jeżeli idą do na przykład przyjaciela z klasy, Chińczyka albo Surinamczyka, to będą najedzone. To będą najedzone. Kiedy szły do kolegi holenderskiego, to musiałam gotować obiad. Przyzwyczaiłam się do tego. Nie miałam nic przeciwko temu koledze Holendrowi, tylko wiedziałam no po prostu, że to jest inne, prawda? Trzeba po prostu przyjąć to za fakt. Że przyjmujemy to za fakt, akceptujemy, dostosowujemy się. Czyli to, można powiedzieć, integrowałam się, ale się nie asymilowałam, prawda? Dokładnie. To jest to. Dokładnie. Ja też, kiedy dzieci przychodzą do mojego syna, to zawsze jakieś tam naleśniki smażę albo robię kanapki. To jest zupełnie normalne. I dzieci wiedzą, że mogą się zawsze najeść i przychodzą holenderskie dzieci. U Polaka oczywiście. Się najedzą. Holenderskie dzieci wiedzą, że u Polaka się najedzą. Także... I bardzo jest to doceniane przez te dzieciaki. I rodziców też, bo można zaoszczędzić na gotowanie obiadu. To też warto może przeczytać to, że ogólnie rzecz biorąc Holendrzy są otwarci i promieniają pewnością siebie. Polacy cenią siebie, skromność i nie rozmawiają o swoich własnych sukcesach. No i oczywiście na górze jest znowu wymowny rysunek. Jestem taki nieśmiały, mógłbym gadać o tym godzinami. No tak, no zabawne. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tą otwartość, to też z wieloma znajomymi Polakami rozmawiałam i to rzeczywiście, co się rzuca w oczy i co natychmiast jakby otwiera Polaków na sympatię dla Holendrów, jest to, że Holendrzy są bardzo otwarci. Dopiero później, no tutaj właściwie trzeba właściwie na własnej skórze odczuć. No bo no cóż, rzeczywiście takie zewnętrzne wrażenie jest, ale to też jest pozór, prawda? Pozór, który dopiero po latach mieszkania tutaj widzimy jako pozór, bo łapiemy się na ten haczyk, fajnie, otwarci, uśmiechnięci, prawda? Pierwsze wrażenie właśnie Holandii, to kiedy tutaj przyjeżdżamy, to są właśnie fajni, przyjaźni, uśmiechnięci ludzie i rzeczywiście otwarci bardzo. I rzeczywiście tacy są. Dopóki my czegoś nie oczekujemy od nich, wtedy cały obraz się zmienia. Ja miałam takie doświadczenie, podzielę się tym doświadczeniem właśnie a propos tego, to na samym początku tutaj pobytu w Holandii bywałam na urodzinach, bardzo, bardzo hucznych urodzinach, gdzie stół szwedzki był zastawiony wszystkim, rozmowy, szczerość, miłe uśmiechy. I później te osoby, z którymi wydawało mi się, że się zaprzyjaźniłam, spotykałam na ulicy, a one zachowywały się tak, jakby mnie nie znały. Ja na początku tego w ogóle nie rozumiałam, o co chodzi. Dla mnie było to, że jeżeli z kimś byłam szczera i dobrze się bawiłam, to na ulicy cieszę się, że tę osobę spotykam. I ponieważ nie rozumiałam tego, zapytałam mojej przyjaciółki Holenderki, co to jest, a ona mi wytłumaczyła, Ewa. To jest tak, że jest czas zabawy, czyli tego przyjęcia urodzinowego i tam możemy hamulce rozpuścić, jesteśmy serdeczni, rozluźnieni, ale później jest inny czas i to nie znaczy, że ja ciebie znam. No to był szok dla mnie. Zupełnie niezrozumiałe, ale to Niemcy też mają tak. No właśnie. W podobny sposób. No teraz już to, powiedzmy, nie dziwi mnie to. Już się przyzwyczaiłam, jest to inne, akceptuję to, że jest to inne i no, co tutaj dalej powiedzieć, ale czy rzeczywiście tacy są bardzo otwarci, no to też jest dyskusyjne, prawda, po pewnym czasie. Oczywiście, że wszystko jest dyskusyjne, o czym tutaj mówimy. Komplementy. No to już chyba ty wybrałaś. Tak, no jeszcze to też mnie zdziwiło, że Polacy nie są przyzwyczajeni do komplementów. Ja lubię komplementy. Każda kobieta lubi komplementy. No i co to chodzi? I nie bardzo wiedzą, jak powinni na nie reagować. To nie jest o mnie, a o tobie? No nie, no może o innych Polakach. Holendrzy wielokrotnie obdarzają się komplementami i chętnie je przyjmują. Daje im to poczucie bycia docenionym i korzystnie wpływa na ich wiarę w siebie. No tutaj nie wiem, też się nie rozpoznaje. To jest jakaś totalna też znowu bzdura. Co to jest? Który rysunek jest do tego? Sam jesteś tym, co mówisz. Ja tych rysunków w ogóle nie rozumiem. Posta kolejna. Bardzo inteligentnego człowieka. No to teraz Ewa, ty przeczytaj coś. Co tutaj mamy?
A że Polacy głośno rozmawiają, śmieją się i tańczą. Tak, no to jest po prostu kolejny fikus. Polacy rozmawiają głośno, śmieją się, płaczą, imprezują, cieszą się, gdy przebywają razem. Towarzyszy temu taniec i śpiew. Emocje są bardzo ważne. Polacy często reagują emocjonalnie. W Holandii normą jest, by bardziej kontrolować swoje emocje, zwłaszcza w miejscach publicznych. No i to, oczywiście na górze rysunek i na tym rysunku jest napisane, cóż, zaprezentuj to chociaż raz w tańcu. Nie pani Maju. Ja też nie pani Maju, zupełnie nie pani Maju, nie wiem o co chodzi. Ale czego się dowiaduje z tego Holender? No z czego się dowiaduje, że wychodząc na ulicę, jak chcesz zobaczyć Polaka, to szukaj tego, co drze ryja i tańczy. I tańczy na ulicy. I tańczy na ulicy, bo musi przekazać swoje emocje. No, tak. To jest jedyne takie spostrzeżenie. Nie, no to po prostu debilizm za debilizmem, moim zdaniem. No nie wiem, czy to debilizm. To jest pewien obraz, który ktoś, jakiś Polak, rzeczywiście tak ocenia siebie i innych swoich znajomych. To tak bardzo z perspektywy. Przedstawia jako ogólne innych Polaków w tym świetle, mając siebie za debila chyba. No chyba tak, no to świadczy raczej o jakimś poczuciu niedowartościowania. Najgorsze, wiecie, jest to w tym wszystkim, że nawet nie mówiłybyśmy o tym, bo tego się naprawdę nawet czytać nie chce. Ja dałam tą książeczkę, tą broszurkę do przeczytania swojego męża, to on po jednym wpisie powiedział, daj mi spokój, nawet tego gówna nie będę czytał. Cytuję, przepraszam za wyrażenie. No ale dzisiaj chciałyśmy wam to przybliżyć, dlatego że jest to finansowane przez gminę, przez Gemeente, Horst and the Maas, Pain and Maas i Wendraj. I to są duże gminy, gdzie pracuje tam dużo Polaków i skierowane do Holendrów, żeby Holendrzy mogli poznać nas Polaków, jakie są różnice między nami, jak z nami rozmawiać, jak z nami pracować, prawda? No tak, ale to intencja była, wydaje mi się, że intencja była okej. Żeby Holender przedstawić Polaków. Ktoś wziął dobre pieniądze za to. No na pewno. Można po powiedzieć, no właśnie, co to po jest po polsku? To jest wydawnictwo takie. A wydawnictwo po polsku. Kto prowadzi to wydawnictwo po polsku? No oczywiście. I mają na usługach Polaków oczywiście. A no tak, no bo to właśnie no tak. Bo to wszystko jest tam po polsku. No tak. To, że szefowie są I na tym to polega. To tak jak, Holendrami, przepraszam. Tak jak właśnie o tych krasnalach na początku mówiłyśmy, trzeba trafić, prawda, na dziurę w rynku, czyli sprytnie, nie mam nic przeciwko temu, żeby sprytnie wykorzystać dziurę w rynku. Pieniądze zostały wydane, ale pytanie jest na przykład, dlaczego ktoś inny nie wystąpił z inicjatywą i nie napisał coś lepszego? Może my napiszemy coś lepszego? Myślę, że możemy. Coś takiego, co by rzeczywiście pomogło Holendrom zrozumieć naszą mentalność, bo są różnice między nami a Holendrami. Tak, są, Ewa, różnice, ale to na pewno nie jest dobry pomysł, żeby robić na przykład, zamykać to w takiej małej broszurce i pisać o naszych różnicach. Ja bym się na coś takiego, powiem ci szczerze, nie szarpnęła, dlatego że no, są to po prostu pewne generalizacje. Każdy po prostu no człowiek oczywiście. Jest inny, ma inne podejście. No tak, ale są też pewne życia. Ogólne cechy tak, narodowe, prawda? Są. Tak jak my oceniamy również Holendrów z naszej polskiej perspektywy, widzimy różnice i te różnice jakby czasami nawet podkreślamy, prawda, że to są różnice. To jest napisane przez Polaków, którzy jakby ugruntowują w Holendrach przekonanie, takie, przekonanie po prostu, że Holendrzy są lepsi, tak, że Polacy są gorsi. No i na tym to polega. I to jest robota właśnie jednego pana, który prowadzi portal przy bardzo dużym poparciu polskiej ambasady i to jest wiatrak.nl, taki portal, który cały czas po prostu podkreśla właśnie w ten sposób dowcipny, ironiczny, można się pośmiać, prawda, są dyskusje i tak dalej. No ale to jest pytanie jakby, czy to jest okej? No niby jest wolność, każdy może sobie
robić co chce i pisać co chce. Słuchaj, każdy może pisać ale tutaj... i robić co chce, ale pod warunkiem, że będzie to, że będzie sobie to mówił ad tak sobie po prostu. Ale jeżeli ktoś decyduje się na zapisanie 25 różnic pomiędzy Polakami a Holendrami, przekazaniu to w ręce Holendrów, no to powinien być odpowiedzialny za coś takiego, co pisze. No ale jeżeli on tak uważa, prawda? Uważa, że my jesteśmy właściwie gorsi i od Holendrów, no to... To jest jakby odzwierciedlenie tego. To niech napisze po prostu zamiast takiej głupiej broszury, to niech napisze Polacy są gorsi od Holendrów i będzie to kosztowało mniej pieniędzy. Wiesz, bo dla mnie to było po prostu wyrzucenie pieniędzy. Jeszcze opieczętowana została ta broszurka. A jeszcze jest tutaj polskie godło, flaga, prawda? To polska flaga jest, tak. No ja uważam to właściwie za skandal, tą książeczkę i temu autorowi tych Wypocin i niby do wcipnych rysunków mogę powiedzieć, że sam się skompromitował. No i prawda tyle, no bo to my tutaj mówimy również o wizerunku Polski i Polaków przedstawianym przez Holendrów, przez media holenderskie. A takie coś, bo powiem dokładnie na temat tego, takie coś tylko się po prostu dokłada kolejną cegiełkę do tego wizerunku. I tutaj słuchajcie, Ewa, i tobie, i wam kochani chciałam powiedzieć, że takiej książeczki na pewno nie napisałby Holendr o Holendrach. I to jest problem. To jest problem. To jest właśnie, Ewa, to jest, znowu zataczamy koło i wracamy do tego Krasnala. Tak, prawda? Tak. Bo to właśnie Krasnal jest takim po prostu symbolem tego wszystkiego. Ten wypłowiały Krasnal, tak, prawda? Sprzedany. Tak, właśnie tą podstawową różnicą pomiędzy nami i Holendrami. Ja sobie życzę, żeby tutaj ta stara Polonia, bo mam wrażenie, że ta młoda Polonia, na którą się tak psioczy, że to są po prostu migranci zarobkowi i oni są po prostu tacy gorsi od tej starej Polonii. Ewa, mówię tak jak przedstawiają portale, które są wyjątki wśród starej Polonii, które to właśnie cały czas podkreślają. To ja bym chciała właśnie podkreślić, że ta młoda Polonia w znacznie lepszy sposób się przedstawia, pomimo tego, co oni mówią, że tam piją wódkę, awanturują się i tak dalej. To też jest bardzo dużo ludzi, którzy w bardzo pozytywny sposób nas przedstawia i na pewno by się nie szatnęło na napisanie czegoś takiego. No na pewno nie. I tutaj właśnie jest jako konkluzja z naszej kawy, że przede wszystkim, jeśli my o sobie źle mówimy, no to nie dziwmy się, że inni również będą o nas źle mówić. To takie jest takie powiedzenie. Mój tata mi zawsze mówił, że jak się sama nie poszanujesz, to cię nikt nie poszanuje. No dokładnie. I na koniec, może zakończąc tą rozmowę, to chciałbyśmy to zaakcentować, właśnie, żebyśmy zaczęli chyba siebie szanować i podkreślać nasze zalety, jeżeli mówimy o Polakach, czyli o nas wszystkich, a nie o poszczególnych osobach, bo to naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego. Tak, czyli opakowujmy to, co mówimy o Polsce, w bardzo ładne opakowanie, bo jeśli się przedstawiamy obcym jako osoby gorszego rodzaju, głupsze, mniej zaradne, jakieś takie zacofane, no to tak będą nas widzieć, więc tego Krasnala trzeba opakować w bardzo ładny papier i powiedzieć, zobaczcie, to jest piękny Krasnal, oglądajcie go za drogie pieniądze. Tak, ja chciałam jeszcze tylko, Ewa, dodać, już miałyśmy kończyć, ale chciałam jeszcze dodać, że zawsze nam należy pamiętać też o tych naszych dzieciach, które się tutaj rodzą, prawda? I trafiają... Nasze dzieci są ofiarami właśnie takiego właśnie przedstawiania. Takich rzeczy, bo kiedy dziecko polskie trafia do szkoły, oczywiście są szkoły różne, szkoły bardziej przyjazne, szkoły mniej przyjazne, nie chcę generalizować, ale jeżeli matka albo ojciec przeczyta taką broszurę o tych głupich Polakach, no to co te dziecko, Bogu Boga ducha winne, które się tutaj urodziło, może odpowiadać klasyfikowane jako to gorsze. No niestety tak jest, no i takie publikacje właśnie jakby dolewają oliwy do ognia. To nie jest potrzebne. To jest takie ciche kształtowanie się takich postaw ksenofobicznych. Dokładnie. Dokładnie. Prawda? Tak. Pod przykryciem zabawy i luźnego przekazu tak. jest bardzo określony, z góry przemyślany.
No, na zakończenie tej naszej kawy chciałabym powiedzieć, z czego ja jestem dumna jako Polka. Jestem dumna właśnie z tej polskiej emocjonalności, z ciepła, które jednak widzę w różnych Polakach, w różnych, takie jakby wrodzone ciepło, które jest, przejawia się w formie gościnności, również dla tych nieemocjonalnych Holendrów, którzy to bardzo cenią. Jestem dumna z naszej kultury, o której tutaj bardzo mało Holendrów wie, jaka jest ta nasza historia, nasza kultura. Jestem dumna właśnie z tego, jestem tolerancyjna również dla inności. Nas oskarża się o to, że jesteśmy nietolerancyjni, ale ja uważam odwrotnie, to jest też temat na inną kawę, nasza tolerancja. Jestem tolerancyjna dla inności, chociaż swoje niezadowolenie z różnych, prawda, spraw wyrażam otwarcie. Także jestem dumna również z tej naszej polskiej otwartości, takiej szczerej otwartości, kiedy nazywamy rzeczy po imieniu, krytykujemy, my tutaj też krytykujemy otwarcie, ale to jest, jakby to powiedzieć, to wypływa z nas. To jest ta nasza, z jednej strony naiwność polska, a z drugiej strony ta szczerość. I ja to bardzo cenię. A ty, Ewa? No chyba powiedziałaś wszystko, co też chciałam sama powiedzieć, co mogę jeszcze dodać. Ja chciałam tylko dodać, że przyjeżdżając tutaj, miejcie świadomość, że pochodzicie z kraju, który ma ponad 1100 lat, który ma bardzo ciekawą historię, który ma bardzo ciekawych i mądrych ludzi, którzy ten kraj przez te setki lat reprezentowali. I to przekazujcie swoim dzieciom i nie ma absolutnie żadnych powodów, aby za ten kraj się wstydzić. Mówcie zawsze w pozytywach do Holendrów o własnym kraju, a uwierzcie mi, że zaczną was szanować. Tylko tak jak to robią wtedy Holendrzy, możemy się uczyć od nich. Tak, mówić o sobie pozytywnie. Ja zawsze jeszcze na zakończenie, już po raz drugi zakończam, ale nie mogę skończyć, że my od Holendrów moglibyśmy się nauczyć pragmatyczności, pragmatyzmu, a oni od nas mogliby się nauczyć naszej fantazji, ułańskiej. Zawsze mówiłam do moich znajomych Holendrów, wy mi dajecie ziemię, a ja wam daję niebo. I to jest chyba ładne zakończenie, bo naprawdę tak czuję. Lepiej się uzupełniać, niż od siebie stronić, prawda? Oczywiście. Naszym celem nie jest napiętnowanie Holendrów, tylko po prostu wybielanie tego, co zostało przez nich wypaczone czy też oczernione. Ale zawsze będziemy krytyczne, czy do Holendrów, czy do Polaków, bo takie po prostu jesteśmy. To jest nasz program, gdzie my mówimy to, co myślimy. A jeżeli mówimy krytycznie na przykład o Holendrach, to nie znaczy, że odrzucamy Holendrów. Oczywiście, że tak. Po prostu cenimy również ich inność, ale pewne rzeczy nam się nie podobają i o tym będziemy mówić. Oczywiście mówimy Holendrzy jako o społeczeństwie. Ogólnie, prawda? Tak, ogólnie. Też nie chcemy generalizować, bo wiadomo, że ludzie są wszędzie. Oczywiście różni. Tutaj macie mężów czy żony Holenderki, że nie mówimy, że Holendrzy są B, a my jesteśmy cacy. No dobra, to nie o to chodzi. Nie będziemy się teraz usprawiedliwiać. No. Okej. Okay. Przekazałyśmy, co miałyśmy powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejny odcinek już po przerwie świątecznej. Życzenia świąteczne. I życzenia świąteczne. Oczywiście, czego życzymy wam na te święta? Spokoju, błogosławieństwa Bożego, radości i wspólnych, rodzinnych świąt ciepła Bożego rodzinnego Narodzenia. Tak. Tego naszego wyjątkowego Bożego Narodzenia, które naprawdę w Polsce jest tak pięknie obchodzone, jak nigdzie indziej na świecie. Jak Ewa jedzie do Polski, ma szczęście, bo tam się czuje atmosferę świąt. Ja zostaję tutaj. Ty masz swoje dzieci, to jest twój dom. No tak, ale tą atmosferę będę tworzyć w swoim domu. Także od pojutrza zasiadam do kuchni i będę gotować. I zapachy świąteczne będą się roznosiły po całym domu. A choinkę upieramy w Wigilię, pamiętajcie. No, to są różnice. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia po nowym roku. Pa! Pa, pa! Pa, pa.